W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za wielki dar wiary, która płonie w sercach tak wielu z nas. Dziękujemy, że się nam objawiłeś jako nasz Ojciec, za to, że mogliśmy poznać Cię przez karty Pisma Świętego, za to, że zawsze jesteś przy nas. Dziękujemy za wielką ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, za Jego uczniów i powstanie Kościoła, który znamy. Dziękujemy, że możemy należeć do pięknej wspólnoty wiernych, która jest dla nas źródłem siły. Ojcze, wszyscy pragniemy, by Kościół katolicki był jak najpiękniejszy, najmądrzejszy i najsilniejszy. Marzymy o Kościele otwartym na każdego człowieka, przepełnionym pobożnymi wiernymi oraz światłymi kapłanami. Panie, Ty wiesz, że w ostatnich czasach w naszym Kościele pojawiło się wiele grzechów, wiele haniebnych skandali z udziałem duchownych. Tak bardzo nas to boli, tak bardzo cierpimy, wiedząc, że dzieło Chrystusa zostaje skandalicznie niszczone. Błagamy o Twoją pomoc. Panie, prosimy, ześlij Ducha Świętego i odnów oblicze polskiego Kościoła katolickiego oraz wszystkich katolickich parafii na świecie. Pozwól, by Duch Święty nauczył nas wszystkich, jak radzić sobie z trudnościami, by obdarzył nas męstwem do tego, by walczyć o Kościół, który kochamy, by jasno piętnować zło i nieustannie budować dobro. Boże, niech Duch Święty odnowi serca wszystkich kapłanów, by były czyste, szlachetne, przepełnione Jezusem. Prosimy, nie pozwól, by kapłanami zostawali ludzie, którzy pragną krzywdzić innych, którzy zadają ból najsłabszym, którzy pałają żądzą władzy i zysku. Miej w opiece wszystkich dobrych księży, by dawali przykład nam wiernym i prowadzili nas do Chrystusa. Błogosław nas wszystkich należących do Twojego Kościoła. Pozwól, byśmy całemu światu potrafili głosić prawdę Ewangelii. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!